Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na sernik nowojorski. A jaki to sernik? Sernik na herbatnikach, który jest bardzo lekki, puszysty, kremowy, doskonały. Ja mam na imię Kasia, to jest Ewelina. Witamy Cię na kanale Bez Presji. No i nie przedłużamy, ruszamy do pracy. Tak jak wspomniałam, sernik jest na herbatnikach, więc zaczynamy od rozdrobnienia ich w malakserze z dodatkiem masła. Jak ciasteczka mamy rozdrobnione, to wlewamy 100 g rozpuszczonego, roztopionego masła. To się tak idealnie nie uda zrobić malakserem, więc ja zawsze jeszcze kończę to i mieszam łyżeczką. Ale pachnie. Sernik nowojorski zazwyczaj, chociaż no nie wiem, nie widzieliśmy chyba w innej formie, występuje w formie okrągłej, więc teraz herbatniki przykładamy do okrągłej tortownicy. Chociaż nie wiem, czy tortownica okrągła to przypadkiem nie jest oksymoron, bo nie wiem, czy może być tortownica. Są takie kwadratowe. Tak? Są, okay. Tak. Więc to nie był oksymoron, dobrze. Układamy ciasteczka, ubijamy i to będzie się chwileczkę podpiekało, jakieś 10 minut w piekarniku w 180 stopniach. Spód mamy już podpieczony i ostudzony i przechodzimy do przygotowania masy serowej. Mów Ewelina, co mam robić. To jest bardzo proste, wystarczy kilogram sernikowego twarogu połączyć z cukrem i śmietanką 30 i dobrze wymieszać, wymiksować, tak żeby cukier się rozpuścił. Okej, no to przekładam ser. Okej. O, nie jest takie proste, co za sztywny twaróg, ale akurat mamy bardzo dobry, znaczy akurat. Takiego po prostu używamy do serników, bo jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Serniczki wychodzą wspaniałe. A że serniczek to jest jedno z naszych ulubionych ciast, a w naszego operatora, producenta oraz mentora Wojtka jest to absolutnie ukochane ciasto, no to wiadomo, musimy się specjalizować w serniczkach. Ciekawe, czy ten sernik przejdzie jego testy i jak go oceni. Też jestem bardzo ciekawa, bo Wojtek, nie jadłeś nigdy nowojorskiego? Nie. Wojtek kiwa, że nie. Powiedział tak cicho, że nie wiem, czy ktoś coś usłyszał, ale powiedział, że nie. Wojtek jest... To już chyba wymięka po tylu godzinach nagrań. Zwłaszcza, że sztywno trzyma ten aparat biedny, my chociaż jeszcze się ruszamy trochę, nie? Ach. Dobra, okej. Okej. Do tego wlewamy śmietanę. Jajka? Nie wiem, co to znaczy. Jajka? Nie, jajka później. Teraz... Jajka. Teraz cukier. To chyba już to któraś godzina nagrań po prostu się udziela. I nie miksuję. O Jezu, się boję, bo mam tak, że tak zaczyna miksować, że jest wszystko w tym. No, no nie jest źle dzisiaj, kochana. To chwilę potrwa, bo to będzie się ten... Ewelina miksuje, jak widać, z ręką na sercu, a ja w tym czasie wstawię wodę, bo ten sernik będzie pieczony w kąpieli wodnej. Teraz od razu do tej masy serowej dodajemy 4 całe jajka i 4 łyżki mąki ziemniaczanej. Także jak widzicie, jest to naprawdę ekspresowy sernik. Nic nie trzeba oddzielać, ubijać jakoś osobno. Rach, pach, pach. Po nowojorsku. Pewnie nowojorczycy też nie lubią się męczyć. I to miksujemy tylko do połączenia składników. Dosłownie chwilę. I na sam koniec 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego lub oczywiście ziarenka z laski wanilii. Jak macie laskę wanilii, to oczywiście śmiało. Ale tutaj też jest sporo, nie? Fajnie jest ten ekstrakt, tak, bo naprawdę świetne. Ma sporo tych. Szkoda, żeby coś, jakakolwiek się ilość zmarnowała. Okej. Do piekarnika włożę za chwilę taką blachę z dużą ilością gorącej wody, przez co piekarnik zaparuje nam i sernik będzie się piekł w bardzo niskiej temperaturze, 120 stopni, po 10 minutach, bo najpierw będzie 10 minut podpiekał się w 180 stopniach i przez to będzie jeszcze bardziej delikatny, bo nie zetnie nam się tak od razu, tylko ta para będzie go tam delikatnie, wiecie, muskać, będzie go ścinać, będzie sztos totalny. Myślę, że tyle starczy. Kasia, jakbyś mogła mi otworzyć piekarnik. I słuchajcie, na sam spód, samo dno piekarnika wrzucam sobie tą blaszkę i dosłownie poziom nad tą wodą za chwilę umieścimy sernik.
Gotową masę przelewam teraz na podpieczony spód ciasteczkowy. Trzeba było jeszcze boki posmarować masłem, ale zapomniałyśmy i przypomniało nam się dopiero teraz. Posmarujcie sobie. My liczymy na to, że się nie przywrze. Masa jest bardzo, jak to Ewelina mówi, puchata. Ma dużo takich bąbelków powietrza, więc zapowiada się naprawdę delikatnie. Nie no, sernik to jest coś po prostu, to jest najpiękniejsze w świecie. I teraz wstawiam to do piekarnika na 10 minut na 180 stopni, później zmniejszymy temperaturę do 120 stopni i będzie się tam piekł w kąpieli jeszcze wodnej. Ile? 80 minut. I tak się składa, że mamy tutaj taki sam sernik. Wow, jak szybko! Tak naprawdę upiekłam go wczoraj, żeby to dla Was pokazać od razu, żeby nie czekać, aż wszystko wystygnie, bo to, że sernik jest doskonały, to wiemy, ale to, co się znajduje na nim, dodaje mu takiej wisienki na torcie, a nie ma tu żadnej wisienki, ani żadnego owoca, ale zobaczcie sami. Potrzebuję 200 g śmietany kwaśnej 18% i to mieszamy z tak 3 łyżkami cukru. Pudru. Pudru, tak, żeby tutaj już nam nic nie zgrzytało w zębach. I to sobie mieszamy. I to jest taki sztos, że mówię Wam, ja się wcześniej na żadnym innym cieście nie spotkałam z taką zalewą na sernik. No ja też nie, to jest bardzo oryginalne. Fajna sprawa. No musi chwilę postać, potem w lodówce wiadomo, żeby się zgęstniało, ale i tak jest no, wypas absolutny. I to jest jakby koniec. Jedziemy z tym na sernik. Rozprowadzamy w miarę równo. No sztos. Już się nie mogę doczekać, a będziemy musieli z godzinę poczekać. Ciężko. Wojtek, już widzę tutaj ślina. Cieknie, podłoga mokra. Wojtek, dasz radę. Dasz radę, ćwicz. Samokontrolę. To dobry moment. Dobra. Jest wypas. Sernik z taką górą ląduje do lodówki. No, albo na balkonie. Albo na balkonie, gdzie zależy, gdzie macie zimniej. Zaraz pokażemy, jak to będzie wyglądało po wystudzeniu, po zastygnięciu. I tak wygląda gotowy, wystudzony sernik nowojorski. Już jak go kroiłam, to czuję, że jest po prostu fantastyczny, taki twarogowy, ale delikatny. Nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję, ale najpierw spróbuje go nasz naczelny sernikożerca, czyli Wojciech. Wojtek, zaraz przejmiesz ode mnie łyżeczkę i w skali od 1 do 10 proszę, żebyś ocenił ten sernik. Wojtek zjadł tyle serników w życiu, że oj, nie umiem tego nazwać. Wystarczy. Jest bardzo kremowy, jest bardzo serowy, nie jest taki bardzo puszysty. Ta pianka na górze jest taka słodka, ale nie za słodka. No nie dostałem tutaj kawałka dołu, więc nie wiem, jak te ciasteczka się na dole sprawują, ale jak ktoś lubi takie konkretne serowe rzeczy, to będzie bardzo zadowolony. Ty lubisz konkretne serowe rzeczy? Ja lubię całe spektrum serników. O, z tym spodem to już w ogóle. W skali od 1 do 10? No, to będzie ciężkie. To nie ma tutaj czekolady i to jest jedyne, czego tutaj brakuje na górze. Więc to jest, myślę, że taki 8,5. 8,5 na 10. To i tak bardzo dobrze. To jest wypas absolutny. Polecamy Wam, bo ten sernik jest ekspresowy. Ja ostatnio, może powiem, chociaż to dziwne, robiłam go na panieński i robiłam go na stypę i na obu tych uroczystościach. Sprawdził się doskonale i goście byli bardzo zachwyceni, podawałam przepisy. Dlatego nagrałam ten film, żeby już więcej nie pisać do nikogo, tylko wysłać linka. O to chodzi. Także to jest sernik, jak słyszycie, na każdą okazję. A ja na chwileczkę jeszcze wrócę do oceny Wojtka. Wojtek ten sernik ocenił na 8,5, a jeżeli chcecie wiedzieć, jaką ocenę dał naszemu pierwszemu sernikowi na kanale, czyli sernikowi z Rosą, to koniecznie obejrzyjcie ten film. Będzie na pewno podlinkowany. No tak, chciałybyśmy, żeby był gdzieś tutaj. Niestety Wojtek tego nie wkleja, ale na pewno będzie w opisie do tego filmu. Trzymajcie się, hej!